Trzy czarne bociany. Kochani, witamy Was w niedzielę. Żonka już kawu się pije. Ja dopiero śniadanko. I pogoda jest bezbłędna. Ma być aż za ciepło. Zobaczymy, jak będzie. Tutaj mamy taką restaurację. Można na pewno coś zjeść. Krzysiu był tu z mamą na lodach. Piweczko można kupić. Taki mamy widok z naszego przedsionka. Rosną piękne drzewa. Tu mamy zaraz obok takie podłączenie do prądu. Michał? Ciężkie? Ok, z wodą mamy już gotowe. Kapelusz mam nowy. Kapelusz masz nowy, no pięknie. Ładny. Dobra, nie przewróć się, wiesz. Mama, a chcesz zdjęcie z Krzysiem? No, proszę. O, jakie śliczne. Pięknie. Takiego ładnego synka nie mieliśmy jeszcze. No dobrze, baw się, baw. Mama, dzieci grzeczne? Nie. Nie? Aha. Chłopaki, woda zimna, ciepła? Ciepła. No, zimna. Aha. Daj, mamy tu z boku koło. Daj. Ostrożnie wchodź, bo to się kręci. Ale to tylko początek. Mama, nie trzeba. Krzysiu jest... Nie trzeba. Ja też tak wyszłam. Aha, aha. Zaraz się przyzwyczaisz. Krzysiu, co mówiłeś? Że mama do ty... Tak, mama. The cold moon is shining in, the stars are aligning and I'm here knocking at your door. It's 2 in the morning and we both should be snoring, but you're far too lovely to ignore. So let's go out and raise some hell. Do what you want, I'll never tell. And yeah, I know I've been a little slow, but hey, I'm good to go. Smitten like a scared little kitten, but I'm not afraid to tell you anymore.
have stopped always trying to avoid the things that freaked me out before. I was afraid of fear itself. It took so long to leave this shell. And yeah, I know I've been a little slow, but hey, I'm good to go. I know I've been distant, so detached and resistant to the things that are perfect in my life. I once was a hermit, but inside I was yearning just to take off the mask and see the light. And it was you who made me see. You gave me hope and set me free. Yeah, I know I've been a little slow, but hey, I'm good to go. Hey, I'm good to go. Tak, kochani, pomału szykujemy się do domku. Michał już przody pościągał. Byliśmy się jeszcze wykąpać. Dobrze, dobrze. Czekaj, ja ci dam przodem. Daję ci dam przodem. Proszę, możesz jechać, chodź tu. Przejedź się jeszcze przed wyjazdem. O, koleżanka twoja przyszła. No idź. Krzysiu. Kochani, wszystko mam spakowane. Rodzinka już siedzi w aucie. Ruszamy do domku. Michał, gotowy? No. Kochani, ruszamy do domku. Niedziela się kończy.
Kochani, dziękujemy Wam za oglądanie, za łapeczki i za komentarze. I znowu do zobaczenia w następnym odcinku z jakiegoś kempingu. Trzymajcie się.